kilka faktów na początek. Pierwsze pojazdy elektryczne powstały jeszcze w latach 30. Uwaga, XIX wieku. Najpierw był to powóz elektryczny, zasilany ogniwem wolty. Prekursorami byli tu szkocki biznesmen, amerykański kowal i holenderski profesor. Natomiast na pierwsze samochody elektryczne trzeba było czekać aż do lat 80. i 90. XIX wieku. Jeszcze w końcu XIX wieku samochód pokonał barierę prędkości 100 km na godzinę. Te fakty między innymi podaję za Wikipedią. A dlaczego o tym mówię? Bo na naszych oczach rozgrywa się fascynujący pojedynek pomiędzy autami elektrycznymi a spalinowymi. Nie przesądzając dzisiaj jego wyniku, warto przypomnieć, że kiedyś elektryki wygrały z maszynami parowymi, ale w zasadzie pokonały je konie, bo były tańsze i wygodniejsze. A dobiły takie wynalazki jak elektryczny rozrusznik i chłodnica w autach spalinowych, bo tego bardzo brakowało. Śmiałe kolejne modele samochodów elektrycznych powstają dzisiaj nie z błahych powodów, bo żeby powstały, potrzebne są potężne inwestycje. I to słówko dziś warto zapamiętać, bo będziemy się jeszcze do niego odwoływać. Te potężne inwestycje generowane są tylko dlatego, że grozi nam kryzys klimatyczny i kryzys energetyczny. I dziś o tym z tego miejsca będzie więcej, ale również w aspekcie indywidualnym. No bo tak, dziś słowo energia, energetyczny odmieniane są przez wszystkie przypadki. Oj, nieprzypadkowo. Potrzebujemy energii. Potrzebujemy czystej energii w skali globalnej, krajowej i indywidualnej. I tu zadam pierwsze robocze pytanie. Czy komuś z nas zajrzał w oczy indywidualny kryzys energetyczny? Bo dziś będzie mowa o źródle energii niewyczerpanej, taniej, dostępnej dla wielu i będącej odpowiedzią właśnie na ten indywidualny kryzys energetyczny, choć nie tylko. Proponuję zatem tekst w tym kontekście, mocno energetyczny, dobitny, nieoczywisty, a krótki. Fragment, który będzie punktem wyjścia do dzisiejszego rozważania, pochodzi z 6 rozdziału Ewangelii Jana. I jest to jeden wers zaledwie, 63. Powtórzę, 6 rozdział Ewangelii Jana, wers 63. To duch ożywia. Ciało w niczym nie pomaga. Duch, który ożywia, napisany jest tu z dużej litery. Oj, nieprzypadkowo. Bo to Duch Święty ożywia. Spójrzmy na sprawę z trochę innego punktu widzenia. Czy dla przeciętnego zjadacza chleba obserwacja, że to duch, z małej litery teraz, napędza ciało, jest oczywista? Czy nie raczej ciało napędza? A co napędza ciało? Jedzenie i picie oczywiście. Czy dla chrześcijan ta potoczna obserwacja nie wciska się w tą jezusową prawdę, że to duch ożywia, a ciało w niczym nie pomaga? Czy nie fałszuje tej prawdy, nie wykrzywia, nie zakrywa? Czy dla wielu chrześcijan nie jest czasem tak, że materia góruje nad duchem? Przecież żyjemy tu i teraz, pośród materii, pośród tego, co widzialne, dotykalne, mierzalne. Na ile Chrystusowa mowa o duchu się przez to przebija? I właśnie w tym kontekście warto sięgnąć do dłuższego fragmentu z drugiego listu do Koryntian,
z 4 rozdziału. I ten fragment zaczyna się w 4 rozdziale, w wierszu 16, a ciągnie się do rozdziału 5, do wiersza 7. Tekst o materii i niematerii. I ten fragment, który za chwilę padnie, chciałbym, żebyśmy czytali z taką myślą, refleksją, czy on dla nas jest prawdziwy, czy raczej mało co nas dotyczy. A zatem tekst. 4 rozdział, 16 wers 2 listu do Koryntian. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość ucisku zapewnia nam nieporównywalny ciężar wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne, w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba, jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też, jako zadatek, dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Podsumowując w pewien sposób ten fragment, można by powiedzieć, że mówi on o zmaganiach między tym, co widzialne, a niewidzialne. Jesteśmy otoczeni przez ten widzialny, dotykalny świat. Sami jesteśmy widzialni, dotykalni, cieleśni w końcu. A czy nie zachwyca nas to, co właśnie widzialne, dotykalne? Ale przecież materia nie wyczerpuje znanego nam świata. Jest w końcu miłość, mądrość, ale też nienawiść, wyliczenie przykładowe. To wszystko jest niewidzialne. A filozofie, idee, które stworzyły państwa i jego jakże namacalne urzędy? Te wszystkie idee i filozofie też są niewidzialne. A jednak wydaje się, że to, co widzialne, wygrywa u ludzi z tym, co niewidzialne. I to, co ważne i przyszłe, wydaje się, że przegrywa z tym, co mniej ważne, a teraźniejsze. I to są między innymi powody, dla których ludzie nie szukają napędu w duchu, ale w ciele. Ciało jest blisko, a duch jest przecież niewidzialny. Duch, i to przez małe d, leży chyba sobie odłogiem, pozostając daleko poza bieżącym zainteresowaniem i troską. Od kwestii kryzysu energii, ale również w tym wymiarze indywidualnym, jednak nie uciekniemy. No bo pomyślmy, czy brak napędu, względnie brak chęci do szukania napędu, tej energii życiowej, to nie jest inaczej depresja? A ilu osobom dziś przydarzył się epizod depresyjny? Przeczytany na początku dzisiejszego rozważania fragment z Ewangelii Jana, to było zaledwie jedno zdanie. To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Ale ten wers jest dwuzdaniowy w istocie i chciałbym, żebyśmy sięgnęli do tego drugiego zdania Pana Jezusa, który powiedział tak. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Duch i życie. Niektórzy ten duet
redukują do życia. Dla mnie sumą ducha i życia jest napęd. Energia inaczej. Stąd i dzisiejszy tytuł. Co mnie napędza? No właśnie, co mnie napędza? Co nas napędza? Co jest moim napędem w relacjach z Bogiem, a co jest w prozaicznym życiu? Czy te napędy są różne? Zbieżne? A może takie same? Spróbujmy je wymienić. Pewnie to nie będzie katalog zamknięty. Poczucie obowiązku? Przyzwoitość? Chęć wygodnego życia? Przyzwyczajenie? Co jeszcze mnie napędza? A te wymienione w zasadzie nie są negatywne. Ale jak to ktoś kiedyś powiedział, lepsze jest wrogiem dobrego. I dlatego proponuję napęd z ducha. I to przez duże D. Dla mnie musiało minąć sporo lat, zanim tak na dobre zacząłem korzystać z Ducha Świętego. 30 lat w tym roku mija od mojego nawrócenia. 30 lat również mija od nowego narodzenia, czyli rozpoczęcia nowego życia z Duchem Świętym. A jednak czuję się tak, jakbym z Duchem Świętym był jakoś w miarę na początku drogi. Jakby to moje doświadczenie z Nim nie było specjalnie bogate. Mówiąc o energii z ducha, z takim małym przymrużeniem oka, chciałbym ją porównać do innych rodzajów energii. No bo tak, bo jest czysta. Tu nie ma smogu, nie ma ubocznych efektów, szkodliwych. Jest bezpłatna. Kto inny zapłacił cenę? Jej pozyskanie z innej strony nie wymaga kosztownych, a przede wszystkim energochłonnych inwestycji. I tu pewna refleksja na boku. Nie wiem, czy macie świadomość, że do upadku komunizmu doszło między innymi przez to, że komunizm nie mógł nadstarczyć wystarczającej porcji energii dla przemysłu i rolnictwa. Ci, którzy żyli w tamtej dobie, pamiętają wyłączenia prądu, niskie stopnie zasilania. Z czego się to brało? Otóż pozyskanie kolejnego megawata energii dla tego minionego systemu było to coraz droższe i droższe. Dlatego te inwestycje w pozyskanie energii są takie ważne. I w tym kontekście inaczej brzmią słowa, że żeby zaczerpnąć energii z ducha, to my nie potrzebujemy kosztownych inwestycji. Pewnych tak, ale o tym nieco później. I wreszcie ta energia z ducha jest niewyczerpana. Inaczej niż w przypadku węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej. Te złoża się wyczerpują albo stają się coraz mniej i mniej dostępne. I czas na zastosowanie. Podstawowe pytanie, które dzisiaj się pojawia, jest proste. Jak uruchomić energię z ducha? Gdzie jest przycisk start? Do odpowiedzi może posłużyć wers, a właściwie 5 wersów z Dziejów Apostolskich. Ten pierwszy wers pada w pierwszym rozdziale, w 14 wersie Dziejów Apostolskich, a 4 kolejne to są 4 pierwsze wersy z 2 rozdziału Dziejów Apostolskich. I brzmią one tak. Ci wszyscy, to jest apostołowie, trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. I kolejny fragment. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Kluczowe w przeczytanym fragmencie, przynajmniej dla mnie, to jest to sformułowanie: trwali w modlitwie. To była czynność ciągła. Jak przerywali, to po to, żeby do niej wrócić. A nawet gdy ją przerywali, to ona nie schodziła ani z ich myśli, ani emocji. I to jest dopiero trwanie w modlitwie. I taka właśnie modlitwa wciska przycisk start i przywołuje Ducha Świętego. Modlitwa równa się inwestycja energetyczna. Dlatego na to słówko zwracałem wcześniej uwagę. Nie ma energii bez inwestycji. Na duchową energię potrzebne są duchowe inwestycje. Oprócz jednorazowej, tej intensywnej duchowej inwestycji, o której była mowa wyżej, żeby wystartować tą energię z Ducha Świętego, potrzebna jest stała konserwacja tej duchowej infrastruktury. No bo tak jak w życiu, żeby ropociągami, gazociągami, siecią energetyczną popłynęły nośniki energii, to trzeba je konserwować. Jeśli nie, to w pewnym momencie przestaną płynąć i to jest oczywiste. Ale niekoniecznie jest to oczywiste w duchowym wymiarze. Co jest tą konserwacją? Stała modlitwa plus autorefleksja, żeby badać siebie, jaki jest stan tej mojej modlitwy, jaki jest stan mojej relacji z Bogiem. I to jest właśnie ta duchowa konserwacja sieci przekazu energii. Te dwa kroki dają energię niewyczerpaną. Nie musimy się bać o jej zasoby i źródła i wtedy dokonuje się zmiana językowa, czasownikowa konkretnie. Czasownik muszę zmienia się w czasownik chcę. Niby niewiele, a w istocie jak wiele. Nie muszę się zmuszać. Chcę zrobić coś dobrego. Energia niewidzialna, ale jakże widzialne efekty. Przez niewidzialne do widzialnego. Dziś są zielone świątki, pamiątka zesłania Ducha Świętego i to jest właściwie wystarczający powód dla takiego tematu. Ale na co dzień w zasadzie mamy już od pewnego czasu permanentny kryzys energetyczny. A od dwóch dni, od ostatniego piątku, jeszcze w Polsce nasilony, bo trzeba znienacka wyłączyć całą elektrownię w Turowie, która daje około 7% w rocznym bilansie energetycznym Polski. No i jak tu nie pożenić tych dwóch wątków? A jest jeszcze trzeci. Pandemia się jeszcze nie skończyła, a już przyniosła ileś depresji, ileś braku napędu tego indywidualnego. I to jest ten trzeci powód, dla którego dzisiejszy temat brzmi: co mnie napędza? Ale ten temat w istocie ma podtytuł: co mnie nie napędza? Po takim temacie warto powstać do modlitwy i do tego zapraszam teraz.